Witam w prezentacji i montażu 33 numeru Dodge Chargera RT serii Szybcy i Wściekli od De Agostini. Numer ten zapakowany jest w cienką folię. W tym numerze otrzymujemy lewą i prawą część tylnej rury wydechowej, część pierwszą i część drugą, prawą i lewą końcówkę układu wydechowego, małe i duże uchwyty tylnych rur wydechowych i śrubki.
tym numerze zostały zmontowane dwie tylne części układu wydechowego. Po montażu części z 33 numerów mamy zmontowane maskę, kierownicę, przednią część z grillem, wlot powietrza, środkową i tylną część układu wydechowego, płytę podłogową z przednim zawieszeniem dwoma kołami, komorą silnika, silnikiem i jego elementami. Numer 33. W środku mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy, zaproszenie do prenumeraty. Roadrunner na scenie. Playmonte Roadrunnera z 1970 roku od innych muzykarów tego okresu odróżniała świetna relacja mocy do ceny. To wyjątkowe auto, stworzone by mknąć po szosie z szybkością błyskawicy, pojawiło się w trzeciej, szóstej i siódmej części Szybkich i Wściekłych. Pamiętacie anonimowany serial, który Coyote wielokrotnie i bezskutecznie próbuje złapać bardzo szybkiego strusia, wydającego z siebie tylko dwa dźwięki przypominające klakson? Ta interesująca para, stworzona przez studio Warner Bros., bawiła dzieci na całym świecie już od 1949 roku, kiedy to pojawił się pierwszy odcinek zatytułowany Szybki i Wściekło Włochaty, angielski Fast and Furious. To właśnie od tego ptaszka, który woli biegać niż latać, Playmonte pożyczył jego angielską nazwę i swój ironiczny model nazwał Roadrunner. Polska wersja imienia strusia Pędzi Wiatr jest jeszcze bardziej adekwatna. Narodziny Roadrunnera. W drugiej połowie lat 60. Playmont, słynna marka Chryslera, miała tylko jeden model o naprawdę dużej mocy, Playmonta GTX. W tym czasie amerykański koncern interesował się już jednak wprowadzeniem na rynek nowego wozu sportowego ze znacznie bardziej przystępną ceną. Mówi się, że Boba Andersona, dyrektora wykonawczego Playmonta, do stworzenia takiego auta zainspirował brak Jacek, redaktor naczelny czasopisma motoryzacyjnego Kart and Driver. Zamierzenie było proste: umożliwić klientom zakupienie za kwotę około 3000 dolarów samochodu, który jest w stanie przejechać ćwierć mili w czasie poniżej 14 sekund, a zatem przeciętną prędkością 169 km na godzinę. Cel był jasno określony, jednak zrealizowanie go nie było takie łatwe. Wykonanie projektu auta powierzone słynnemu konstruktorowi Jackowi Smithowi. Smith zbudował na podwoziu B, a zatem takim samym jak w modelu GTX, ale z wyraźnie uproszczonym wnętrzem, by cena mogła być niższa. Pod maską skrywał się 8-cylindrowy silnik B383 o pojemności 6,3 litra i mocy 225 koni. Za niewielką dopłatą można było kupić 7-litrowy silnik chemii o mocy nawet 425 koni. Zatem ostatecznie zdecydowano, że nowy model nazywać się będzie Roadrunner. Rozważano nazwę Plymouth La Manche na część muzykalu Człowiek z La Manche, inspirowanego słynną powieścią Don Quixota Miguela de Cervantesa. Zdjęcie i informacje, że dzięki swojemu sportowemu, a zarazem eleganckiemu wyglądowi, Plymouth Roadrunner z 1970 roku stał się jednym z najpopularniejszych samochodów pojawiających się w filmach serii Szybcy i Wściekli. Mamy informacje o Florence Fellmanie. Mamy zdjęcie i informację, że Flynoth Roadrunner zagrał w imponującej scenie na początku filmowej serii, w finale Szybkich i Wściekłych Tokyo Drift, za jego kierownicą siedział Dominic Toretto. Marka Dodge w Australii. Fotografia jest reklamą samochodu z kierownicą zamontowaną tak, by odpowiadała australijskim zasadom ruchu. Phoenix był jednym z pierwszych modeli Dodge'a sprzedawanych w Australii.
Mamy pokazane części i ich opis, obszar montażu, mamy instrukcję montażu, pokazany układ wydechowy po montażu. Na ostatniej stronie mamy tła i loga. Osoby posiadające prenumeratę z 13 przesyłką zawierającą numery od 31 do 34 otrzymywały trzeci segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.